dzisiaj będę płacił mojej ekipie za zbliżenie się do mnie. Co każde 45 minut, kto będzie stał najbliżej mnie, otrzyma kopertę, gdzie będą pieniądze, kary, nagrody i wszystko, co tak naprawdę się da. Niektórzy wybiorą dobre, a niektórzy złe. A na pewno zła jest teraz pogoda, więc wracam na chatę, bo ściany mają uszy, wiecie jak jest. Dodatkowo zapewniłem im też różne atrakcje, które na pewno pozwolą się rozerwać w dniu dzisiejszym, więc myślę, że odcinek dla nich będzie mega spoko. A przynajmniej tak mi się wydaje. A do tego na koniec jeszcze mamy ciekawego pranka, ale oglądajcie do końca, bo jest naprawdę mega. Nie zapomnijcie też zostawić łapeczki w górę pod tym filmem, bo 20 tysięcy łapek i taki sam challenge zrobimy z widzami, czy w Fortnite, czy normalnie, kto wie. No i subujcie kanał tam na dole, a takich filmów będzie pojawiać się więcej. A teraz lećmy sobie na jedzenie. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko. Nie. O, o, o! Szczotka, zatań z nami, tań w kółeczko. O, o, o! No to to! No to o tym mówię! Nie znają, widzowie. Tak właśnie się u nas żyje, widzowie. Teraz tylko jest Baby Shark i nie wiadomo o co chodzi. Bardzo podejrzane, że idziemy na jedzenie, tak po prostu. No, no, no. No po prostu na jedzenie. Ja nic nie wiem, będę w domu. Okej. Myślę, że nie stawiam, bo nie wziąłem pieniędzy. Awaryjnie, awaryjnie, dobrze. Tak, idziemy po największego burgera, jaki jest w galerii. Po rogalik płaci. Patryk, co się dzieje? Powiedz nam. Przygotowuję się do biegu. Nie wiem dlaczego, ale coś mi tak wydaje. Możesz wybrać sobie jedną z tych kopert o numerkach od 1 do 10. Ale nie muszę. Musisz. A, czyli muszę, nie mogę. Typowo, dobra, okej. Rozumiem. Są tutaj kary, nagrody, dobra. Bieganie. Która byś wzięła? Nie bieganie. Trzy. Trzy? To trójki na pewno nie biorę. Dziewiątka? Poczekaj, tak. Stop. Wybrałeś dziewiątkę. Tak. I ja tą dziewiątkę mogę od ciebie odkupić za dwie dychy. Tak, ja ci daję dwie dychy, ale ta koperta zostaje u mnie. Tak. Ale nie możesz otworzyć. Jak otworzysz, to koniec. Dobra, ja bym za stówkę chciał. To ja za dwie. To za pięć, jak za dwie nie chcę. Dobra, otwieram. Nie, otwierasz? Tak, otwieram. Pusta jest, tak. To tam jest. Daj za stówkę, no kurde, kratka. No i dziękuję, to mi się podoba, że ci wiadomo. To jest jednego farta, nie? To jest niemożliwe. Idzie teraz. Aha, to wszystko. To dlatego ja stawiam, ja pier. Chyba to z Krystianem tylko zjemy dzisiaj. Rogal jest ładny. Jest moim najlepszym kumplem. Rogal jest moim najlepszym kumplem, dam ci buzi. Okej, okay, to Justyna w takim razie kolejnym uczestnikiem. Czemu ja? Ja też nic nie rozumiem. Też nie kumam. Wybierz swój numer, Ania. Proszę bardzo. Wybierasz numerek? Trzy. Uczciwie, bardzo uczciwie, aż przekażę. Ty patrzysz, co tutaj jest, nie? Ja wiem, co tu jest, przecież ja to wkładałem. Się upewnia. Bez sensu. Odkupić od ciebie za stówę. Są tu kary i nagrody, tak? Za stówę możesz ode mnie odkupić? Tak. Chcę stówę. Stówę? Tak. Okej. Okay. Koperta z numerem 3 jest tutaj, tu jest twoja stówa. No. Dam ci ostatnią szansę. Stówa czy koperta? Proszę bardzo. Bardzo sztuka. Na pewno. Dobra, w kopercie było 20 zł. Mówiłam, że czuję, że robię dobrze. Kurde. Dwie stówki. Ja na pewno będę, nie wiem, musiał pompować albo komuś oczy podbić. Ograbiamy na tym odcinku. Jestem za hojny. Wiesz jak jest. Podcinko. Oni cały czas podają, piją, śmieją się, żartują z rogalika. Wyzywają go, a ja jeszcze go ani razu nie wyzwałam. Ale więc... ja też wziąłem udział. To nie ma sensu, żadnego. Rudy, to jest bez sensu. Ja się podrapać po nosie, podrap się po nosie. O, o! Rudy, dawaj, zrób coś. Co, biorę udział? Nie. Ojojoj. Dotknąłeś się pod twarzy? Ale co, że ja znowu koperty dostaję, bo ja już nic nie rozumiem teraz. Tak teraz się patrzycie. Ale co, ja mam jakąś moc? Nie wiem, może muszę ci coś zrobić. A czemu nie wiem? Koperta. Nie? SMS, Facebook, Rudy. Telefon. To jest ten odcinek, sorry, za każdym razem, gdy coś się dzieje. Tak. On się na mnie popatrzył, jak ja się napiłam picia i ja się z tego śmiałam i mówiłam do niego, czy to jest jego picie, bo... Za każdym razem, jak się zaśmiejesz, żart rogalika, to jest koperta. Ale on jest śmieszny, ten rogalik. Boże! Zatrzymajcie tę karuzelę śmiechu, ludzie! Smacznego mogę wam życzyć. O, smacznego. Dobra, także teraz mamy godzinę 15.15, więc mamy na 15.30 kręgle, więc musimy się zwijać. Dawajcie. Graliście kiedyś w kręgle? Nie, co to kręgle? A będzie bardzo dużo zależało od tego, kto wygra w kręgle. Jestem najlepszy w kręgle. Mam dowody. A ja w ping-ponga. A, w majtkach. Wydaje mi się, że teraz się już nie opłaca wygrywać, ale mogę się mylić. Zobaczymy. Na razie koperty niby są same dobre, ale to tak na pewno u ciebie nie działa na odcinku. Może jestem dobrym kolegą? Nie jestem. Jestem. Robiłeś mi dwa pranki, bo mi przykro, mi za mnie wiedzą jak było. Gościu, widziałeś jakie najacze dostałem? Tak, gościu, ty chyba nie widziałeś moje najacze. A dobra, jesteśmy już elegancko na kręglach, oni są dalej niepokopowani o co tak naprawdę chodzi, więc gramy sobie, ja gram z Jacobem, Justyna gra z Farelem, Tadeusz się jest za kamerą, ale dam jej kilka razy rzucić może. Dobra, Jacob, o stówę? Walka? O dwie. O dwie stówy? Przeciąłem, przeciąłem. Leci, dobra, o dwie stówy. A wy? A wy? O kawę do końca tygodnia, rano. Cały przyszły tydzień, przycinaj. Pierwsza tura na Jacoba, łatwiutko, lecimy z nim, pa co się dzieje młody. A ty umiesz grać?
Łodziutki! To jest to! Ja chyba z tym numerem nie chciałem grać w kręgle. No dziadek nie rozwalił na razie, zobaczymy no. Tam kurde, grubiutki łatwiutko, co? To będzie pojedynek szefów jakiś, dobra, walczymy. Tam jest, jest... Jacob, wybierasz kopertę. Ja teraz? Tak. Za strajka? Tak, tak. Okej, no to... Za strajka. Pararapapa... Tak. Czwóreczka, tak. Dobra. Zawsze tak robisz, nie? Lewe. Koperta numer 4. Tak. Dyszkę ci za nią dam. Dyszkę mi dasz? Tak. Biorę w ciemno dyszkę. Tak? Nie. Okej, okay, otwieraj. Zabrałeś, to już musisz otwierać. Otwieram. On się cieszy, czyli też przegrałem. Pilny! Zajebisty odcinek, to się tylko pieniądze wygrywa. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Parel, kiedy będziesz miał kopertę? Ej, ja tylko tutaj. Aktorze, nic więcej nie robię. Mój ostatni, dawaj. Mój ostatni, dobra. Tak jak zaczął, tak skończył. Niestety przegrałem. Dziękuję ślicznie. To koniec? A nie, ja jeszcze rzucam. To a, bo masz strajka w ostatnim, no. Do 45 do 75, ale gra proponuje nam drugą turę, ale tym razem już chyba z Klaudią. Jak ci idzie, Krystian? Dobrze, wygrywam kawkę łatwo. Ostatnie... ostatni rzut JJ-ki już mi dogoni. O! Zawibrował telefon. Także jest przypał. Muszę cię zaprosić. Okej. Okay. Krystian, gratulacje! Co ci się stało? Dzięki. Przyszła Kryszka na Matyska. Co mam zrobić? Musisz wybrać kopertę. Ta jest moja. Szósteczka. Reszta uciekła. Za ile chcesz sprzedać tą kopertę? 5 paczek. Uhu. 5 dyszek. A to nie 5 stówek? 4 paczki. 4 dyszki. 3 paczki, jeszcze więcej. Proszę. Powiem. 3 paki dawaj. Yeah. Ja już mam, ja nie będę wiesz. Gratuluję. Po prostu. Wyjazd na Malediwy, no. Wiedziałem co wybrać. Sprzedam kopertę za 4 stówki. Dobra, słuchajcie, teraz przyszedł czas na pranka na Justynie. Mam tutaj takiego ogromnego, zdalnie sterowanego pająka. Zobaczcie jak on wygląda. Jak to jest? Ten pojem jest zarąbisty. Bądź kręty pająka, więc zgadam. A co robi ta opcja? Co chodzi? Stop. 24 hours later. Dobra, także idziemy sprankować Justynę i zobaczymy jak zareaguje stary. Nie wiem, czy to nie jest za grube. Ty myślisz, co to jest za grube? Na turnieju siano wygrywaliśmy. Wyrąbane, samochód wyr... O nie, kolego, tak nie będzie. Dobra, tu jeszcze ostatnie ustawki z Klaudią. Bo próbujemy wywabić Justynę z pokoju. Szybko, weź się szybko, szybko, szybko. Udało się. Lecimy do ręki. Także tak, jest plan taki, że ja idę z kamerą, a ja ruszę dopiero tym pająkiem, jak Rogan wróci. Tak, bo na pewno się skapnie, że jest kamera. Machajmy telefonem, żeby pokazać, że jest iPhone. Dobra. Nagrywamy dalej? Odcinek, co nagrywamy? Co tu jest? Zobacz. Nienawidzę cię! Kuba, to ty z tym operowałeś! Co ty robisz? To jest... Rozwaliła mu nogę! Ja pierdziele, wy jesteście niepoważni! A ja tak sobie się zastanawiam, coś jest nie tak w tym domu. Klaudia chce iść do mnie do garderoby zobaczyć buty, gdzie nigdy jej to nie obchodzi. Jacob se siedzi sam w salonie. Od kiedy on se siedzi sam w salonie? I go jaki on jest obrzydliwy. Dlatego gadałeś o karmie dzisiaj cały czas. Dopiero co początek. To jest za... Dla mnie to było takie, what the fuck, co jemu odbiło, że on sobie siedzi w salonie, nie? Krystian chyba poszedł do siebie, ale wyszło, także jest gituba. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nikt już obok mnie się nie kręcił. W sumie to cały dzień przeleżeliśmy z Klaudią, więc no nikt chyba się nie skapnął, o co chodzi. A Klaudia w odcinku nie brała udziału. Także jeżeli wam się podobało, to strzelcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem tam na dole, wpadajcie na odcinek Klaudii, bo też dzisiaj wleciał. A ja się już z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, siema!